Przy każdej laserowej korekcji starczowzroczności mamy podwyższone ryzyko reoperacji, poprawki. Dlaczego tak się dzieje? Mamy wiele faktorów, które wpływają na wyniki tej korekcji. Po pierwsze jest to gojenie się tkanki, możemy mieć mały błąd pomiaru i mamy też tak zwaną akomodację, dzięki której też czytamy w młodszym wieku, poniżej 40 roku życia. Jeżeli widzenie nie jest zadowalające dla pacjenta po takim zabiegu, na przykład pacjent widzi dobrze z dali, ale nie widzi odpowiednio z bliżej, albo widzi bardzo dobrze z bliska i nie widzi bardzo dobrze z dali, wtedy trzeba odczekać okres gojenia się, mniej więcej około 6 miesięcy i potem możemy zrobić poprawkę i dopracować to widzenie tak, aby uzyskać jak najlepszy wynik.